Witajcie w kolejnym filmiku The Star Wars Galaxy of Heroes Tym razem zajmę się eventem dla Jabby Czyli kolejnej galaktycznej legendy, którą tutaj widzicie I cóż, żeby móc ją w ogóle, żeby zacząć w ogóle zbierać Jabę, Potrzeba, żeby wszystko to co tutaj jest po drodze sobie zebrać Każdy może wejść w Journey Guide i sprawdzić co, co potrzeba Ja sobie specjalnie zostawiłem mob Enforcer, żeby zrobić na Relik trzeci i żeby zacząć eventy i w każdym razie no, żeby rozpocząć trzeba zrobić wszystko nie da się tego zrobić wcześniej i cóż od razu to zrobię i będziemy lecieć dalej jest mobka enforcerka czeka tutaj żeby wbije relikt trzeci także go jest i granacik Poszedł w górę, znaczy detonator, powinienem powiedzieć. Specjalna się pokazała z tego powodu. Nie dość, że achievement zrobiony, no to quest complete i dostałem od razu tytuł. Ale lećmy właśnie do tegoż eventu. I cóż, zostaje mi tylko rozpocząć poszczególne walki. Tu już, jak widać, mam prerequisites e, rozpoczęte, znaczy zaznaczone na, e, jeżeli jest fajeczka, no to zostaje mi tylko robienie poszczególnych tierów i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć tierów i rozpoczniemy od tego pierwszego, który tutaj mam i do tego eventu będę potrzebować dwóch postaci, ale o może o tym za chwilkę, w każdym razie na końcu tego filmiku będzie jak zwykle podsumowanie jak mi ten event poszedł, a w ogóle żeby też rozpocząć no to trzeba coś tutaj mieć, ci którzy już oglądali poprzednie Galactic Legends i jakieś już robili to dobrze o tym wiedzą, w każdym razie trzeba te Darkside Currency posiadać, żeby móc walczyć, każda walka kosztuje, nieważne czy nam się uda, czy nie, to jest istotne jeżeli nam się nie uda, no to przepadają nam te, ja będę nazywał w skrócie, lusterka. A gdzie można je zdobywać? No tutaj tego nie ma, w każdym razie. Zdobywamy konkretnie te czerwone, czyli dla Galactic Legends, które są Dark Side, zdobywamy je na energii Dark Side, i tutaj jak zobaczycie, weszłem w pierwszą lepszą walkę, mam na samym końcu informację, że możliwe rewards, czyli możliwe, że nam wypadnie jedno lusterko przy takiej walce. I od razu taka podpowiedź z forum oficjalnym, która była, to że im walka kosztuje więcej, tym większa szansa na to, że to lusterko czerwone nam wpadnie. Natomiast od kilku Miesięcy dodali też taką możliwość, że czasami w weekly shipments pojawiają się te lusterka. I tutaj, może gdzieś przejdę, żeby zerknąć, czy one są w tej chwili. W każdym razie. Ten weekly bardzo długo się przewija, ale na szczęście się udało. Jak widać, Lightset Currency i Darkset Currency można sobie kupić za kryształki. Czy warto? Jak się komuś bardzo spieszy, to tak. Po prostu 500 kryształów, 50 kosztuje, czyli 10 kryształów kosztuje jedno. Czyli jest to całkiem spoko cena. Jak komuś się spieszy. No i wiadomo, raz na tydzień się ten sklep odświeża, więc będzie można później z powrotem. Ja tego nie będę robił, aż tak szybko mi się do dżaby nie spieszy, ale jak coś taka możliwość w każdym razie istnieje. Oczywiście to nie jest żadna reklama, tylko po prostu bardziej informacja dla Was. Czyli co, żeby zdobywać no to musimy albo właśnie na Darkside robić i farmić sobie tak jak pozostałe giry i szardy i tak dalej. No i można w tym weekly shipment skupywać. Ale ja polecam przede wszystkim Darkseid walki robić. Natomiast cóż, pierwszy tier, i w nim tutaj musimy walczyć mobkom Enforcerką i Gamorenguardem. Musimy ich tutaj posiadać. No, i oczywiście minimum relikt trzeci nie będę ich podnosił wyżej, przynajmniej na razie. I co tutaj mamy za informację, że nagrody, które otrzymujemy, konkretnie tutaj to jest 10 shardów do dżaby, otrzymu otrzymujemy je 6 razy. Potem już można wchodzić bez tego kosztu jeżeli chodzi o te lusterka to jak popatrzymy sobie na przykład na Lordzika, dobrze nam znanego, tutaj już mam porobiony, i mogę, jest po prostu battle, nie kosztuje ta walka mnie nic, mogę sobie grać ale w każdym razie, no najpierw trzeba to zrobić 6 razy, no i tego się nie uniknie, ponieważ żeby mieć 330 szardów, no to będę musiał 6 razy ten pierwszy tier sobie zrobić, no i lećmy co tu jest dalej, potrzebne postacie jakie tutaj są to map, tam, mob Enforcerka i Gamoran Guard i strategia co do tej walki. Jabba the Hat będzie w tej walce zarzucony, ale to będzie Jabba the Hat w tym evencie. Bez modów ani bez niczego. I oprócz tego mamy informację, że Han Solo Carbon Sneakness ma Carbon Sneakness i będzie miał narzucony blind podczas tej walki. I będziemy walczyć też przeciwko Bush Lei Organie. Co ciekawe, która będzie miała swój payout aktywowany. No i tu właśnie jest informacja o tych shardach de Hata. A potrzebujemy 330, żeby go odblokować, więc i tak będzie trzeba te 6 razy tutaj walczyć. No to co, lecimy i jeżeli chodzi. O walkę jest właśnie the Dihad, i tutaj, jak widać, jest on mm, bez modów, ale wszystkie umiejętności ma wymaksowane. Mm, czy widać, jaki ma gir? Tak, gier 13 jest liderka jego też tutaj e, będzie działać i nam pomagać natomiast G Gamorenguard i Moben Forcerka będą nasi i więc i taki religii takie umiejętności i takie mody jakie mamy takie będą w tym e, evencie natomiast nie jest on trudny więc mam byle jakie mody na e, moim Guardzie, ale w każdym razie no, trzeba by zobaczyć jakie 56 tysięcy health, 62 tysiące protection 223 speed no i czy coś oprócz tego jest? No Critical Chance ma trochę, widzę. I dużo Defense, więc pewnie Armor będzie miał całkiem sporo. 67%. I co on tutaj ma? Speed Strzałka, Defense na tym trójkącie i trochę Speed Sekundary. Tak samo Sekundary trochę Speed na Krzyżu, ale Defense Primary. Oprócz tego Health mam... Na tym kółeczku szukał spida powiedzmy, bo 9 speed to nie jest szał na, na tym przedostatnim modzie. No i ostatni, czyli transmitter kwadracik 9. Speed szału nie ma, po prostu, więc nie ma co się przejmować, natomiast e Mobem, Forcerka, oczywiście Relic 3, wszystkie umiejętności wymaksowane, no i jeżeli chodzi o jej statystyki, 53 tysiące health, 69 tysięcy protection, 258 speed, więc taka nawet dość szybka, dużo potensy, 80%, Tenacity 41%, no i w sumie to tyle, co można by powiedzieć, mody. Strzałka Speed przede wszystkim Protection na tym trójkącie 9 Speed Secondary, 10 Speed sekundary i Potency na krzyżu. Protection Primary na Databasie i 14 Speed na tym Rombie 13 Speed, oczywiście szukany Speed i 15 Speed na tym krzyżu. I tak wygląda czyli Set Speed i Health. Natomiast Defense był przede wszystkim na Gamoren. Guardie i health oprócz tego rozpocznijmy walkę kosztującą 15. Tych dark side currency, które będę nazywał po prostu lusterka. Ok, przyciszę już grę, żeby nie przeszkadzała. Natomiast, cóż, jak widać, zaczyna jabba, jak zwykle Galactic Legends. No, i mamy tutaj też o tym blindzie na hanie solo, więc, jak będzie używał normalnie swojego drugiego skilla, czyli no, uda mi się kliknąć ten Dead Eye, no to będzie z niego misował. Natomiast Quick Draw, no to tutaj jest informacja, że tego ataku nie można uniknąć. No i to oczywiście Never Tell Me in the odds zawsze będzie działać. A zacznijmy oczywiście od burzlei, no bo ona przede wszystkim będzie tutaj coś robić. i Spróbuję narzucić, może na tą leje Speed Down, gdzieś on tutaj jest. Mm, tylko muszę sobie przypomnieć gdzie. Na city City Days and Fear. Mm. Chyba w tym drugim skillu, ale strasznie długi, nie chcę się go czytać. Ale w każdym razie bonusy są dla moich pozostałych postaci, więc przede wszystkim użyję tego. Lecimy teraz z tym, żeby zarzucić Thermal Detonator. Naleję, gdyż ona na nas też narzuciła. Że tak powiem, i będzie zarzucać. Teraz Basic taunt oczywiście, dlaczego nie. Okej. Okay. I tutaj mamy właśnie to dałem 3 aż staki. Dobrze tutaj widzę. No chyba jeden. Nie trzy staki Te, tego plus 10 Defense i Max Health per stack to jest całkiem spoko. No i Hired Muscle, dodatkowe tenacity. No i teraz cóż, trzeba zarzucić pierwszy detonator. Naleję. Basic, bo nie mam wyboru. Basic od Jaby. Trzeci skill, gdy on dispeluje buffy, to raczej tu. Git, nie trafił nic. Thermal detonator. I dziękuję. Do widzenia. Leja klęczy. Natomiast został tylko Han Solo. Detonator kolejny. No, Jabba ewidentnie tutaj e, bardzo mało zadaje. Widzieliście niecałe 5000 tylko ze speciala, o, chodzi o to, żeby nasze postaci, które tutaj mamy, coś m, robiły. I wybuch detonatorów, ale wielki ten Jabba. <ścoughs> bardzo wielki. Szczególnie tutaj. Chyba z 40% ekranu zajął. No i co? To jest tier pierwszy. Wydaje się bardzo łatwy. Zobaczymy jak pójdzie w kolejnych. No i co? 10 oczywiście szardów. Dżaby zdobyte. I będzie można lecieć z tierem drugim. Tier drugi przede mną. Jak widzicie w międzyczasie sobie zrobiłem jeszcze tier pierwszy te 6 razy. Tak sobie będę jechał właśnie po kolei. Um, taki sobie mam plan, ale to mniejsza. Oto tier drugi, i tutaj potrzebuję Boba Fetta i Mob Am yy, I jeżeli chodzi o nagrody, czyli jak widać, tam 20 shardów otrzymujemy je 3 razy, czyli 3 razy trzeba tutaj zaatakować. Yy, no i strategia. Mamy przed sobą Jedi Knight Luka, yy, którego no nie można pokonać. Wy, wy, wygrana jest, yy, jak spadnie poniżej 1% zdrowia. Jabba The Hat i kartel Brazier e, będzie dodany podczas tej walki. No to spoko. No i 20 shardów. Walka kosztuje jak widać 30 tych dusterek, e, No i jeżeli chodzi o Jabę, no to jabba, tak jak właśnie było napisane, dodany tutaj na girze 13 bez modów. E, potem mamy właśnie tego kartel Bruziera. E, który też jest bez modów, no tylko w tym evencie jest ta postać, chociaż chyba gdzieś tam w Territory Battles jeden gdzieś pojawi, jakie tutaj mamy na nim skille. Zadaj fizyczne obrażenia na wskazanego przeciwnika i otrzymaj defense up na dwie tury. Provoking, provoking assault, cooldown dwie tury, zadaj obrażenia fizyczne na wszystkich przeciwnikach i otrzymuje tamta. No to wiadomo, że trzeba będzie od tego zacząć. Teraz moje postaci, które są. Już moje, takie jaki mają Gear, Relic, e, Skile i Mody. Mm, takie, takie, e, tak będą w tym evencie. Ja mam tutaj dość mocne mody na Bobo e, mocno przesliceowane, przede wszystkim dla jego statku. No i cóż, e, 53 tysiące health, 54 000 protection, 293 speed, więc dość szybki. Critical damage 240%. E, no, offense nie tak dużo, dużo. krytyka, chance aż 119%. I jeżeli chodzi o szczegóły moich modów, to strzałka, oczywiście speed. Jak widać, critical damage, critical chance set. Critical damage trójkąt z dość dużym speedem. Sekundary protection na tym krzyżu 16. Speed sekundary 18 na tym kółeczku i protection primary. Tutaj szukany speed dość szybki. No i speed ostatni na e, tym e, kwadraciku. I zostaje mobem Forcerka. Ta z tymi samymi modami co w poprzednim. Relic 3, oczywiście, ale pokażę, żeby nie było. 53 tysiące health, 69 000 protection, 258 speed, potency tam 80%, no i w sumie to tyle. I oczywiście strzałka, speed, trójkąt, protection, krzyż, potency, kółeczko mam, protection, tutaj oczywiście szukany speed, no i ostatni też speed. I rozpocznijmy ten event. 30 luster czego on kosztuje. I tutaj, no cóż, czekamy, właśnie będzie walka z Jedi Knight, Luke Skywalkerem, yy, i krótka przemowa też. Yy, Jabba mówi w swoim języku, ale na razie tylko tekst, chociaż gdzie nie jego mowa też się pojawia. I cóż, trzeba rozpocząć. Oczywiście zacznę od tego drugiego skillu, żeby ten higher masu yy, na moich sojuszników. No i tutaj mamy skillę Jedi Night Luka i pierwszy mamy Force Wave, znaczy pierwszy ostatni, który zadaje fizyczne obrażenie na wszystkich przeciwników i yy, zdejmuje 50% Termiteru, całkiem sporo. Jedi Night Luke Skywalker otrzymuje Offense Up na dwie tury, drugiego skit to Double Blaster Pistol Shot yy, na, yy, raz na dwie tury, zadaje fizyczne obrażenia. Razy na wskazanego przeciwnika. Jeżeli ten przeciwnik ma mniej niż 50%, znaczy ma 50% albo mniej zdrowia, atak zadaje 100% więcej obrażeń, no nieźle. I Basic Blaster Pistol Shot zadaje fizyczne obrażenia na wskazanego przeciwnika i narzuca Offense down na dwie tury. OK. Mobem forcerka, oczywiście special Teraz Basic, nie mam wielkiego wyboru. Boba często, jak widać, atykuje. Spróbuję Ability Block na niego narzucić, zrezystował. Teraz otantuję się tym Cartel bro brozierem Special oczywiście, jaby Basic. I teraz zmniejszę sobie speed, tak na wszelki wypadek, bo na końcu będzie Kinematic, żebym sobie jakby coś na niego zdążyć. Okay. Jeszcze nie, jeszcze trochę brakuje, ale już bardzo niewiele. Jeszcze jeden cios albo i dwa albo i trzy. <słuch>

No, specjalnie daję głośniej na te cinematyki, żeby można było spokojnie sobie je pooglądać. I cóż, 20 shardów, ani trochę trudne, ale to bardzo dobrze, bo można się cieszyć właśnie takim eventem. No i patrzeć sobie, jak te, co tam w tych cinematikach dali. Fajnie, naprawdę fajnie wygląda ten event Jabby, póki co po tych dwóch tierach jestem w stanie jak najbardziej docenić to, co zrobili i na pewno kosztowało troszkę to pieniędzy, gdyż widać, że motion capture był tutaj na pewno robiony, także, także fajny event. Cóż, trzeba teraz lecieć zaraz do tieru trzeciego. Tier trzeci, w międzyczasie Jabba nam się zaśpiał. W nim trzeba będzie zagrać Jedi Knight Luke'iem i Ga Gamoran Guardem i nagrody otrzymujemy dwa razy i potrzebujemy wiadomo kogo już natomiast strategia będziemy walczyć przeciwko Rankarowi już to widać nie można go pokonać wygrana jest po tym jak jego hp spadnie poniżej 1% no i informacja że Jedi Knight luke Skywalker będzie w tej walce i 50 shardów do dżaby za, za ten tier więc Dwa razy no to w sumie mamy setkę. 60 y, lusterek kosztuje ta walka, jak widać. I cóż, jeżeli chodzi o moje postaci, no na liderce będzie Luke y, i mody na nim y, jakie mam. 73 tysięcy health, przede wszystkim jak widać wypakowany w Protection, bo 112 tysięcy. Speed 218, Critical Damage oczywiście zrobiony. Y, y, Przede wszystkim damage się tu mu przyda, 9700 na nim mam, więc całkiem niezła liczba jak na modach, critical damage i trochę critical chance gdzieś się udało. I jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście strzałka speed i sekundary gdzieś tam offense, Crit chance przede wszystkim szukany. Fajnie, że też jest protection, bardzo dobra ta strzałka, może przeslajsuje ją trochę mocniej, ale nieważne. Critical damage, no dość wolny, ale um, cóż, y, dobrze, że Luke... Jednak czasem jest wolny, czasem się przydaje, przede wszystkim właśnie dzięki jego liderce, szczególnie na przykład na terytorium Battles. W każdym razie, Offense, oczywiście, krzyż. Tutaj mamy Protection, jak żeby inaczej, dalej szukane po prostu Speed, Prot Offense, Kryt Chance. Tutaj całkiem ładna ta, ładnie ten transmitter. Fajnie, że jeszcze go przesliceł w przyszłości. W każdym razie, jeżeli chodzi o Gamorę Guarda, no to mody są te same co poprzednio, ale trzeba je też pokazać. W tym tierze trzecim, armor 67%, gdyż mody defense, no i oczywiście strzałka speed, defense na trójkącie, defense na krzyżu, health na tym kółeczku, na procesorze oczywiście szukany speed defense. No i speed na jakiś na transmitterze. To co rozpocząć trzeba walkę. No i tutaj ten tier trzeci nie jest aż tak łatwy jak wcześniejszy, ale o tym zaraz. Okej. Okay. I mamy tutaj Gamora z, z lukiem przeciwko Rancorowi. Trzeba o tym pamiętać, gdyż Rancor po prostu załatwi kogoś po 20 turach, no w praktyce troszkę mniej. Dispel, czyli to co jest standardowo i zabiera 20%, 75% termiteru, oczywiście. Health down. No, te, przez ten skill warto właśnie mieć protection, przynajmniej w tym tierze na Jedi Night Looku. A w basicu... Healing Immunity może narzucić. I 50% na stan. I co mamy tu w Unikach? Aha, jeżeli spada poniżej 40% HP, no to dostaje dodatkową turę. Devourer Devour to jest to. Aha, czyli trzeba uważać: Bo, jak spadnie poniżej 40% HP, to resetuje mu się ten Devourer. No, i chodzi o to, żeby oczywiście nie zjadł on Luka, tylko zjadł Gamora. Trzeba się dobrze pilnować. No, i tu jest ten Enrage, który dobrze znamy z samego rajdu. I jeżeli nie ma żadnych negatywnych statusów, no, to ma plus 50% Armoru. No, to oczywiście taktyka na to, żeby jakiś status mu po prostu nałożyć. Ja spróbuję tak, żeby był trochę wolniejszy. Oczywiście trzeci skill, żeby nałożyć mu negatywny status. Um, dobra, na razie dam basic. Ok, jeszcze basic, jeszcze basic. Jeszcze poniżej 40 nie powinien spaść. Okej, okay. czy już jest ten moment? Chyba jeszcze nie. Dobra, teraz już jest moment, bo on ma tak z 50%, jak się, na niego, da się na niego kliknąć? Da się. No powiedzmy, że tak z 50% ma, więc teraz stand będzie w dobrym raczej momencie. O, i o to właśnie chodziło, więc trzeba się dobrze pilnować, no bo jak nam zje Luka, no to koniec walki. No, i teraz zostaniemy samym Lukiem, No, i jak widzicie, tutaj też te skile jego są zmienione, że nie ma oczywiście mieczyka, tylko ma e, oczywiście e, tą kość znalezioną. Teraz już oczywiście Dewar mu się nie zresetuje. Mam jeszcze 17 tur, ale 15 do Enrage'u, a to chyba strasznie dużo jednak. Na razie trzeciego nie potrzebuję, gdyż ma Warnable. Więc skryte będą wchodzić. Teraz się przyda, żeby mu armor oczywiście zmniejszyć. No i chyba będzie koniec, więc pogłośnie grę. Potrzebny? Nawet dwa. Tyle i tyle. Trzeba się tylko po prostu e, pilnować, przy tym, e, żeby w odpowiednim miejscu tant narzucić na Gamorę Guarda, żeby czasem nie zjadł luka. No, bo jak nam zje luka, no to oczywiście jest problem, e, bo Gamorę Guardem no nie będziemy w stanie zrobić tej misji. Więc, cóż, nietrudne, ale jednak trzeba się pilnować, jeżeli chodzi o, o ten tier. Zobaczymy jak pójdzie w tierze czwartym. Zostaje tier czwarty, a po zrobieniu tierze czwartym konkretnie dwa razy, no i wszystkich poprzednie maksimum ilość razy, odblokowanie jest dżaby. Tutaj będę potrzebować, jak widać, mob enforcerka i boba Feta, ale o tym niżej też będzie informacja. Dwa razy otrzymuję nagrody i tu jest właśnie boba Fett i mob enforcer. I strategia, mamy tutaj kartel Bruziera znowu w walce. Natomiast Han Solo otrzymuje Carbonite Sneakers, który nakłada na niego blind aż na 13 tur, więc całkiem długo. No i trzeba będzie mieć to na uwadze, bo pewnie jak się skończą te tury, to zaczyna bardzo mocno atakować, podejrzewam. I 55 szardów, jak tutaj widać. No i dwa razy 55, i wtedy ja będę mieć dżabę Dihata odblokowanego. Walka ta kosztuje 70 tych lustereczek. I cóż, Boba Fett, Boba Fett jest mój, oczywiście, religusmy, gdyż jest tutaj e, potrzebny. Wszystkie umiejętności na nim mam wymaksowane, mody 53 000 health 54 000 protection, 293 speed, 240% critical damage, potency i, i tenacyli coś tam jest, critical chance ma bardzo dużo. że tylko zerknę dla potwierdzenia, czy Boba Fett jest tutaj potrzebny na relic 8, zdawało mi się, że tak. ja tak? Nie, bo Buffet jest potrzebny na reliku siódmym, jak coś do innego eventu, chyba do Lorda, ale to już może bez szczegółów. W każdym razie, no ja mam ósemkę, ale wymagane tutaj jest na, żeby miał relik siódmy. I do doszczegółowo do modów trzeba podejść, czyli tak: strzałka oczywiście będzie na Speed, trójkąt na Critical damage, protection na krzyżu. Protection też na Database, na procesorze szukany, poszukiwanie oczywiście Speed, no i tak samo na tym kwadraciku. Bardzo mocne mody, ale po to przede wszystkim, że mam go ustawionego podstatki, statki, żeby miał modę 6e, a że to są mocne, no to to już swoją drogą. Mobem. Forcerka cały czas te same mody: 258 Speed, 69 000 Protection, 53 000 Health, trochę potensy ma dorzucone. No, i w sumie tyle. Strzałka, speed oczywiście, trójkąt prot, potencji na krzyżu, protection, data procesor 13, speed po prostu szukane i 15, speed na transmitterze, set w każdym razie speed i health, jaki miałem set na Bobie, chyba critical damage, critical chance, dokładnie tak. I oczywiście jeżeli chodzi o e, Bruziera, no to oczywiście nie ma go w grze, jest dodany tutaj przez grę, no i będzie miał takie same umiejętności jak poprzednio, czyli zadaje fizyczne obrażenia i defensa, a tutaj po prostu się otantuje jak użyjemy speciala. To co, walczyć trzeba, 70 do sterek i można rozpocząć walkę. Wstęp nie był zbyt długi. I co? Mamy tutaj czubakę, Lando, tego Skiff Guard, Lando Carliziana i Han Solo. Han Solo ma ten blind narzucony, oprócz tego jest oczywiście Guard od czubaki, który to ma i Han Solo i oczywiście Lando. Nie mają tutaj chyba specjalnie jakichś dodatkowych umiejętności poza tym, co mają normalnie. Nawet jest ten opis o Territory War. Że ma bo, bonus. Ciekawe czy on działa też i tutaj. Tego, tego nie wiem. Tu standardowe umiejętności Hanna Solo. No i ten drugi skill może być znaczy, będzie blind, bo nie ma can't be evaded, tak basic. A Czubaka ma tylko ciekawe, że overcharge shot tylko jedną umiejętność. No i jego e, uniki działające, więc nie będzie miał dispeli ani nic takiego. Zacznę oczywiście od czubaki z jednego prostego powodu. E, daję guard pozostałym. Spróbujmy się otontować. E, ability Block za bardzo. E, nie zrobi, chociaż na Lando wszedł. Okej. Okay. No nie wywałuję. Albo i nie. Myślałem, że się uda czubakę. Uh, docz Okej, okay. dobra Dobra na razie bejzikiem mocno Hans rzuca i co ciekawe ukrył się eee, Także ma tam jakiś dodatek, że może się ukryć. Lando wygląda na to, że szybko spadnie. Próbuję jeszcze raz Ability Block, udało się. No i tutaj jak widać ma Deep power plus 10% Defense Penetration i potęsy ma narzucone. W każdym razie no, został mi tylko on i udało się e, go zdławić. Put them in. No i w sumie jeżeli chodzi o ten tier to tyle. Myślałem, że może troszkę więcej zrobią, ale pewnie zostawili sobie co najlepsze na ostatni tier. Eee gdzie będziemy zdobywać części do e, ultimatu, ale o tym za chwilkę. Tu w każdym razie tylko i wyłącznie shardy. Pozostaje nam tier 5, gdzie tutaj już zagramy swoim jabą, więc jaki będziemy mieć taki będzie w evencie. Oprócz tego Gamora Guard i e, mob Enforcer. No i zanim tu przejdę do szczegółów, dostajemy pierwszy raz portret dla Jabby. No widać wszystko. No i oczywiście tytuł Exalted. Natomiast oprócz tego ability material ultimate i one są po to te materiały, żeby właśnie ten ostatnią umiejętność dla Galactic Legend odblokować, bo wszystkie inne no to ze znanych nam materiałów jak omegi i zety, no i te wcześniejsze jakieś tam niebieskie i, i, i pozostałe elementy ale to żeby odblokować właśnie tą umiejętność u samej góry, czyli ultimate, no to potrzebujemy właśnie tych materiałów no i trzeba w ten evencie brać po prostu udział i ten ostatni tier zrobić i konkretnie dla żaby wprawdzie chyba od Lorda Vadera, czy od Jedi Mastera Kenobiego, już nie pamiętam dokładnie, jest tak, że tych materiałów potrzeba 12, bo dla starszych postaci wystarczyło tylko 10 tych materiałów. Chyba od Lorda Vadera to zmienili, że trzeba tych materiałów 12 mieć. No i trzeba właśnie 12 razy tą, tą walkę um, zrobić, żeby te materiały uzyskiwać. Oczywiście trzeba wygrać, żeby to zrobić i jak tutaj też mam informację, że 12 razy dostajemy nagrody, ale pierwszy raz tylko portret, no i tytuł, no bo po co nam więcej jak tylko raz, ale właśnie te materiały 12 razy z tego eventu. I cóż, tutaj jeżeli chodzi o strategię, no to mamy dodatkową postać Leja, może nie będę czytał początku. Ale w każdym razie ona nie może otrzymywać termiteru, albo być atakowana, czy narzucany debuff na nią, albo być pokonana w tym evencie. No i ta postać jest tylko w tym evencie, nie ma jej nigdzie indziej w grze, żeby nikt tam czasem nie szukał. I tak, walka kosztuje 70 tych lusterek. Czyli tych Darkside Currency. No i tutaj potrzebujemy, tak jak mówiłem, trzy postaci naszej. i dodatkowo dorzucili tą Leję. Więc tak, jeżeli chodzi o mojego Jabę, to w chwili obecnej mam go na reliku piątym, jak też widać. No i Jabba wyśmiewa, bo powinien być na ósemce. <grym> w każdym razie umiejętności jego wszystkie już wymaksowałem, więc wszystkie 6 Z, bo aż tyle. Czyli 6 razy 20 Z potrzeba, żeby wymaksować postać, tak jak każdą Galactic Legend. I jeżeli chodzi o mody, no to wrzuciłem takie dość mocnawe na niego już, takie żeby miał na przyszłość. I tak health ma 153 000 przy tym reliku 5. Protection 67 000, 542. Speed troszkę tenacity na City ma dorzucone 19%, chociaż niektórzy dorzucają nawet i więcej. No i w sumie to tyle, bo reszta statystyki już troszkę mniejszą gra ważność. Czyli przede wszystkim Speed, Health i potem Tenacity najbardziej przydatne. I jeżeli chodzi o szczegóły, no to mam taką mocno dopakowaną strzałkę, z której jestem bardzo zadowolony, bo primary health, ale sekundary aż 57 Speed, no nie oszczędzałem tutaj dla żaby. No i health jeszcze oprócz tego sekundary udało się. No, a jeżeli chodzi o set, to też jak widać, health i speed. Health primary, oczywiście na trójkącie, 16 speed secondary, trochę protection też się udało, widzę, uzyskać critical, chance, chociaż to akurat mm, trochę mniejsze znaczenie ma. Health primary, jeżeli chodzi o ten multiplexer, no i 17 speed secondary. 16 speed sekundary, no i primary half na, na tym database, na transmitterze, yy, znaczy to jest procesor, tenacity 7%, co się przyda, no i 16 speed. A, I ostatnie to mm, fajny mod 25 yy, speed. Yy, no i primary, no musi być ofens, nie ma innej możliwości ale myślę, że na słabszych modach pewnie też się to da zrobić i na niższym reliku, ale w praktyce zobaczę specjalnie właśnie na piątym, nie, nie dorzucam wyżej, tylko tak jak jest. E, tak takie spróbuję zrobić, a potem będzie wiadomo tylko łatwiej z wyższymi relikami. Jeżeli chodzi o Gamora Guarda, no to troszkę mu modę zmieniłem, troszkę jak widać jest zwolniony. 217 speed, e, bo ostatnio jak Jabba doszedł, no to remote zrobiłem w swoich postaci. 58 tysięcy health, 61 tysięcy protection mm, i armor 68%. Jeżeli chodzi o mody, no to strzałka speed, e, defense trójkąt. Defense, krzyż, health na database. Do no Tutaj szukamy po prostu speed, no i set, żeby był defense. No tutaj w ogóle już bardzo słaby mod, ale gdzieś brakło, gdzieś musiałem po prostu poprzerzucać. I zostaje mopka Enforcerka, relik 3. I jeżeli chodzi o nią 48 tysięcy health, 80 tysięcy protection, 258 speed, potency 67 procent, no i speed i potency set i tutaj strzałka oczywiście speed protection na trójkącie, ale potency gdzieś tam sekundary protection akurat na, poten na tym modzie mo chyba nie miałem już za bardzo potency krzyża dla niej protection na database no i reszta to już po prostu szukanie speed i Potensy, jeżeli gdzieś tam się znajdzie, chociaż widzę, że nie bardzo przede wszystkim Spill był szukany, ale je, no to mamy tutaj wrzuconą z eventu. No i ma skile, jak widać, te same co Princess, Princess Leia. Natomiast bez żadnych modów, oczywiście, to co? 70 lusterek kosztuje bitwa. Spróbujmy rozpocząć. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Początek od razu do walki. I tylko Jedi Knight, Luke Skywalker coś mówi. I tutaj widać, że Leia e, połączona jest z Jabą. I cóż, zaczniemy oczywiście od Czubaki. Jak to na team e, głównie rebelii, e, żeby Garda nie miał e, Han Solo. Speed dam się udało narzucić, więc spoko. I atakować trzeba Jabą, otantować się oczywiście. Okej. Okay. Ciekawe, że asystuje akurat e, akurat Gamoring Guard z Jabą. Debuffy zdjęte. Basic nie będzie mi potrzeba nic więcej, chociaż przetrwał ten Chubaka, myślałem, że może już padnie. Tam basic wystarczyć powinien, albo i nie teraz. Dopiero czubaka spadł. No to nic, atakujmy dalej. Dobra, nie ma co za bardzo dispelować poza Jedi Lookiem. No to zarobię to. Okej. Okay. Dispel debuffów bardzo przydatny. Ale ja widzę, że w ogóle nie ma e, paska termiteru i w ogóle ani raz się nie ruszyła, więc ona tutaj tak jest na paradę, przynajmniej w walce. Dobra, zmieńmy target, bo jest trochę detonatorów na luku i warto byłoby się jego pozbyć. Hana solo nie ma, zostaje tylko w sumie e, Lando i Artuditu, bo no to oczywiście ataków nie ma. Poza. I jak się pokona resztę, no to, to spadnie. Ej, okay. dużo detonatorów już mają wszyscy. Ej, okay. może teraz Artuditu, bo Lando właśnie z detonatorów spadnie. Okej. Okay. C3PO spadł z detonatorów. No został mi tylko Artuditu. No i co? Koniec. Ha-ha-ha. <laughs> no. całkiem fajne, trzeba przyznać. No, ale trzeba będzie to powtórzyć aż 12 razy. Więc w każdym razie relik 5 drzeba wystarczy, ale myślę, że jak ktoś dobije, nie wiem, gir 13, to da radę, a gir 12 ciężko powiedzieć, <grych> czy by dało radę, ale raczej aż takiego dużego znaczenia to nie miało. W każdym razie na reliku 5 widać, że bez żadnych trudności to się. Udało, więc na wyższych relikach będzie tylko oczywiście jeszcze łatwiej. No to co, teraz przede mną, właśnie zdobywanie, jak widać, już tylko tych Ability Material Ultimate 12 razy. No i za chwilę zobaczycie podsumowanie eventu. Dobrze, event już skończyłem. Trochę to trwało. Jak widać, zakończone. I wtedy ten obrazek robi się już taki cały, nie taki jak hologram, jak na przykład, o, tutaj First Sister, gdzie nie, nie jest jeszcze, jeszcze cały, ładny obrazek. Teraz już skończyłem, Jabę. I dorzucę mu od razu, właśnie ultimate przy Was. Jest Jabba Hat ma znacznik, że coś można mu dorzucić wyżej. No i daję analog, no i 12 tych właśnie. Potrzeba było tych części na ultimate. 7400 do, doszło. Jabba Dihad zakończony. Oprócz tego specjalnie zbierałem maksimum na samym końcu y, tokenów, y, żeby mieć na następną walkę, na następną Galactic Legend, która przybędzie już mieć od razu więcej. Tutaj tylko znajdę w tym weekly shopie, gdzie to jest. Jest. 74, jak widać, Darkside Currency mam, czyli miałem 144 a odjęte 70 na ostatnią walkę po to, żebym od razu. Po, jak już będzie następna legenda Darkseid, żebym miał te tokeny. Oczywiście jak zbliża się na przykład Grand Arena i musicie zapisać z Ultimate, no to, 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 to wtedy rzeczywiście nie warto może zbierać tych tokenów, ale ja już sobie zabrałem je na następną postać, która tam. Wyjdzie. No, można właśnie w tym weekly shopie sobie dokupić, tak jak mówiłem, za kryształy, ale to już jak kto chce, to, to, to po prostu robi. Ja nie robiłem, nie widziałem sensu za bardzo, żeby przyspieszać. Natomiast, no, 74 mam na start, dzięki temu szybciej zacznę zbierać następną Galactic Legend, jak już jakaś Dark side Będę miał. I jeżeli chodzi o sumę podejść, teraz widzicie właśnie ten Excelik, a czyli wszystkie po prostu walki wygrane, suma nieudanych podejść to 0. Ilość dni zajęło mi 22 dni, dokładnie wszystko, wszystko razem, no więc długo, naprawdę, przez to, że 12 tych części do ultimate'a teraz trzeba zbierać, a nie jak wcześniej 10, to mocno dość wydłuża. Tam, gdzie sobie zapisywałem ile tokenów dziennie zbierałem, to wychodzi dziennie mniej więcej 58 tokenów, a wiadomo, że na ostatnią walkę, tam gdzie jest Ultimate, potrzeba 70, więc. Niecodziennie się walczy, to ostatnie. No i co? Ilość dni całego eventu, jaka mi zajęła to 22. Ilość zbierania to 22 gier już miałem przygotowane, więc nic nie traciłem, tylko cały czas walczyłem jak tylko mogłem. No i 6 dni tyle mi zajęło odblokowanie postaci, ale tutaj można powiedzieć z gwiazdeczką, ponieważ już miałem właśnie wcześniej uzbierane 74 na starty. Dzięki temu bardzo szybko rozpocząłem zbieranie i bardzo szybko dzięki temu odblokowałem postać. Dzielna ilość energii, jaką wydawałem, to było około 1000. 60, dałem tutaj gwiazdkę, ponieważ ze sklepu e, na stronie można uzyskiwać energię, ale nie czytałem tam, czy tak jest zapisane, czy nie. Natomiast podczas tego eventu ani raz nie dostałem z, zwykłej energii, żeby właśnie zbierać to tokeny. Zawsze tylko kantyna statki albo mody. E, więc możli, podejrzewam, że chyba to celowe i nie wypada zwykła energia, gdy Gramy po prostu jakiś event dla legendy. I cóż, to tyle, jeżeli chodzi o, o event dla Jaby. Jeżeli macie jakieś pytania, można spokojnie zadawać je w komentarzach. I cóż, event Jaby zrobiony. Tą taktyką, jaką ja robiłem, tymi modami mogę spokojnie polecić, chociaż na Jabie, no, co tu dużo powiedzieć, miałem bardzo mocne. Um. Ale nawet na niskim reliku w każdym razie można spokojnie podejść do tej walki yy, po części na Ultimate. Yy, wiadomo, jak się miałaby energia przepalić, no to lepiej podejść spróbować wcześniej. I cóż, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes. Pozdrawia, Jabba.